Ustaje konflikt izraelsko-palestyński w Strefie Gazy. W sobotę armia Izraela kontynuowała walki z bojownikami Hamasu, który prowadził ostrzał rakietowy. Siły powietrzne Izraela zbombardowały kolejne palestyńskie obiekty, w których zginęło co najmniej 7 osób. Łączna liczba przekroczyła ponad 130 ofiar. Połowa z nich to kobiety i dzieci. Minionej nocy bojownicy Hamasu wystrzelili w kierunku izraelskich miast ponad 200 rakiet. Większość została zneutralizowana przez system obrony powietrznej, jednak części z nich udało się przedrzeć przez żelazną kopułę. Usłyszeliśmy potężny wybuch, a potem krzyk ludzi. Rakieta trafiła w dom naszego sąsiada. Chcemy żyć w ciszy i spokoju. Mam troje małych dzieci i nie wiem, jak wytłumaczyć im tę sytuację. Również strona izraelska nie zaprzestaje ataków. Dzisiaj kolejne rakiety spadły na cele w Strefie Gazy. Tymczasem w miastach na terenie zachodniego brzegu doszło do starć między Palestyńczykami a izraelskim wojskiem. W walkach ulicznych zginęło 7 protestujących. Propalestyńskie demonstracje odbyły się również w Libanie oraz Jordanii, niedaleko granicy Izraela, a także w wielu miastach na całym świecie. Mówimy nie izraelskiemu rasizmowi. Jesteśmy po stronie Palestyńczyków w ich walce o wolność. Do zatrzymania eskalacji konfliktu wzywają państwa postronne. Izrael jest państwem terroru i w tym konflikcie przekroczył już wszelkie granice. Konieczne jest, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ szybko podjęła kroki w celu zapewnienia pokoju. Naszym celem jest praca na rzecz trwałego pokoju. Na tym skupiają się rozmowy, które prowadzimy z przywódcami w regionie, przywódcami palestyńskimi, przywódcami izraelskimi, Egipcjanami, Tunezyjczykami, wszystkimi, którzy mogą mieć wpływ na Hamas. Jak dotąd jednak konflikt izraelsko-palestyński stale się rozwija i nic nie wskazuje na to, by doszło do jego deeskalacji. Dominik Gajda, Telewizja Republika.